Szczęść Boże, coś wam powiem. Nasze serca, tak jak gleba, może być dobre. Wówczas słowo przynosi owoc. I to obfity. Ale może też być twarde, nieprzenikalne. Bywa tak, kiedy słyszymy słowo, ale odbija się ono od nas właśnie tak jak od drogi. Nie przenika w głąb. Tak papież Franciszek skomentował pierwszą z siedmiu mateuszowych przypowieści o Królestwie Bożym. Poprzez rodzaje ziemi Pan Jezus określa typy ludzi. Nie tylko przekazuje wartościową wiedzę na temat tego, kim jesteśmy, ale zachęca, żebyśmy zastanowili się, co możemy zrobić, aby polepszyć naszą odpowiedź na słowo. Kto jednak zna się na rolnictwie, może się dziwić, dlaczego siewca rzuca ziarno między osty i ciernie albo na drogę. Przy obecnym kryzysie to już szczególnie nieroztropne. Ewangeliczny obraz przypowieści stawia w centrum postać siewcy. Tym siewcą jest Jezus. Jezus jest hojnym siewcą. Nie dokonuje obliczeń, nie prowadzi rachunków, nie zajmuje się wyliczaniem zysków i strat. Jego misją jest sianie. Dlatego nie boi się rzucać obficie ziarna, nie martwi się na zapas o efekty. Pamiętajmy, że ziemia jest jaka jest i sama się nie zmieni. Jeśli jest kamienista albo zwykłym piachem, to nie stanie się czarnoziemem. Inaczej jest natomiast z człowiekiem. Od nas może zależeć, jacy będziemy i na ile słowo będzie w nas wzrastać i wydawać owoce. Dorośli, a szczególnie rodzice, mają bardzo duży wpływ na wiarę dzieci. Najlepszym narzędziem do pracy jest realizacja przekazania miłości. Zadaniem Boga nie jest przygotowanie nas na słuchanie. Bóg odpowiedzialny jest za słowo, które musi skierować do nas w odpowiednim momencie i we właściwy sposób poprzez wydarzenia albo ludzi. To nasze nawrócenie nie dokona się automatycznie, bo Bóg tak chce. Do nawrócenia potrzebna jest nasza wolna wola i Jego łaska. Musi wybrzmieć wyraźnie nasze chce. Cała przypowieść nawiązuje do trudnej pracy człowieka, który zmaga się z różnymi sprawami, żeby zapewnić byt swojej rodzinie. Praca na roli jest bardzo męcząca i wymaga wielkiego zaangażowania i troski ze strony rolnika. Troska o zbawienie jest tak samo absorbująca. To prawda, że ostatecznie każdy ponosi osobistą odpowiedzialność za to, jaka jest gleba jego serca. Jednak do życia wiecznego nikt z nas nie idzie w pojedynkę. I chcemy, czy nie chcemy, wzajemnie sobie tę drogę ułatwiamy albo utrudniamy. Krótko mówiąc, troska o moją wiarę, o to, żeby ona wydawała owoce smakujące samemu Bogu, jest nie tylko moją sprawą prywatną. Od tego, jaka jest moja wiara, może zależeć wiara innych. W Bożym gospodarstwie ugór panujący w jednej duszy ma tendencję do tego, żeby rozprzestrzeniać się na innych. Ale też, jeśli ktoś jest ziemią żyzną, jakoś przyczynia się do tego, że również inni przemieniają się na ziemię dobrze owocującą.